Hej wszystkim, ja jestem Bubaj, witam was w kolejnym odcinku z Valheim. Jest to Valheim, ale troszeczkę inne, jeśli mogę tak to powiedzieć. Zmieniło się naprawdę ogromna ilość rzeczy. Jeśli zobaczycie sobie teraz, stanę sobie, zobaczcie. To zmieniła się naprawdę dużo ilość rzeczy, zobaczcie na mapkę. Ta, tu była moja pierwsza śmierć. Są kropeczki porobione. Co się zmieniło? Mianowicie, chciałbym wam od razu powiedzieć co i jak. Do tej pory grałem cały czas solo, poza oczywiście na odcinkach, widzieliście jak gram sobie solo, jak sobie robię tam różne rzeczy, walczę z bossami. Dotarłem właśnie do Czarnego Lasu, spotkałem kamień, który pokazywał dziś właśnie walka z drzewcem, ze starcem. I cóż, i od tamtego momentu odcinek się zakończył, byłem zdziwiony co tam się dzieje, w tym lesie gania mnie troll. Było troszeczkę ciekawie. Od teraz już nie będę grał na odcinkach sam. Dokładnie tak. Przechodzę automatycznie z odcinków na koopa. Nie chciałem ciągnąć serii, jednocześnie grać poza odcinkami ze znajomymi. Mam już około 20 godzin w Valheim, ale spokojnie, to wszystko. Jesteśmy na takim etapie, że daleko nie odstajemy od tego, co było na tym moim głównym save'ie. Zrobię wam taki mały tour teraz tutaj. Zobaczcie, to jest nasza chatka moja i znajomych. Gramy ogólnie włącznie w trójkę. Jestem ja, jest Romek, jest Maciek. I sobie w trakcie odcinka tego zobaczycie, bo tak naprawdę robię taki wstępniak, zrobimy sobie oczywiście zrobię właśnie ten taki odcinek razem z nim, jak będziecie widzieć właśnie jak lutujemy sobie te kropeczki. Te kropeczki to są lochy, kurhany tak zwane, czyli takie dungeony Valheima, w których są po prostu szkielety. I z tymi szkieletami najzwyczajniej w świecie walczyliśmy, żeby zdobyć rdzenie sutra. Tutaj gdzieś powinny one być, chyba jeszcze powinny nam zostać, mamy 10 sztuk, zobaczcie. Rdzeń pomiotu Surtra pulsuje wewnętrznym żarem. Ten rdzeń służy właśnie do tworzenia tutejszych pieców, zobaczcie, pieców oraz odlewni. Odlewnie pozwalają nam właśnie tworzyć, przepalać cynę, przepalać miedź, a oczywiście piece do wypalania węgla po prostu służą do tworzenia węgla. Najzwyczajniej w świecie, zobaczcie, tutaj wam pokażę też. Proszę bardzo, piec do wypalania węgla, wrzucamy tam po prostu drewno i dostaniemy za to węgiel. To jest potrzebne, ponieważ żeby odlać cynk czy też miedź, zobaczcie, potrzebujemy wypełniać piece węglem. Nie wiem, czy to będę mógł zobaczyć, mogę. Widzicie? Tutaj węgiel, aby zasilić odlewnie. Poza tym, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze taki śmietniczek, głównie dlatego, że nie da się w żaden sposób niszczyć itemów, można tylko je wyrzucać na ziemię. Można za pomocą cheatów oczywiście wyczyścić, ale nie chcieliśmy używać żadnych cheatów, nie chcieliśmy psuć sobie save'a i tak dalej. Mamy też kociołek. To wszystko zobaczycie w odcinku, jak tworzymy kociołek, jak tworzymy sobie ten piece. Mamy troszeczkę drewna zębnego, a tutaj zobaczcie, mamy farmę dzików. I z dzikami akurat troszeczkę inaczej to wyglądało, ponieważ trzeba było, ja na głównym odcinku właśnie u siebie gram solo, zamknąłem te dziki tutaj po prostu sobie i dawałem jedzonko, myślałem, że to będzie tyle. To zobaczcie, dzik jest oswojony, jest głodny, można go pogłaskać, dzik mnie kocha. Chodzi o to po prostu, że musimy pojedynczo rzucać jedzonko dla dzika w pewnym momencie. I on wtedy zaczyna nas lubić. I wtedy staje się oswojony i nie uderza już głową w... Nie uderza już głową w barierki rogami. Tylko po prostu fajnie się oswaja, zobaczcie. Mamy kilka, jest ich, są one głodne, możemy porzucać troszeczkę jedzonka. Mogą sobie zjeść, ale co jakiś czas po prostu się tutaj mnożą. Śmiało możecie sobie jeść dziczki, jedzonko. I zrobiliśmy sobie właśnie, zobaczcie, z kumplami taką farmę. Proszę bardzo, dziki sobie jedzą. Poza tym, zobaczcie, mamy tutaj za domkiem jeszcze taką całkiem sporą wiatę. W środku mamy, zobaczcie, piwnicę. I w tym miejscu będziemy sobie tworzyć magazyn już wszystkich rzeczy. Skrzynki sobie tu postawiamy ładnie. I troszeczkę sobie tutaj porobimy rzeczy. No i w środku oczywiście budyneczek, mamy warsztat na poziomie trzecim, głównie dlatego, że tutaj mamy blok do rąbania oraz klasycznie stanowisko gerbarskie. To każda z tych rzeczy daje nam po prostu bonus do stołu warsztatowego. Tutaj jak widzicie mamy jeszcze sobie ekwipunek, mamy jakąś tarczę, mamy jeszcze jakiś wypija krew, łamie czaszki, coś z tej śmierci. To jest topór, który zamieniony jest za zwykły kamienny topór, dlatego że on zadaje tyle samo obrażeń dla drewna, ale i przy okazji jest bardzo dobry, jeśli chodzi o obrażenie. Zobaczcie, ma obrażenie cięte 30. Też fajnie działa na wszystkie zwierzęta, które są faktycznie zwierzętami z krwi i kości. Mamy jeszcze pięterko na górze, to jest skrzynia właśnie Macieja.
Mamy też jakieś tutaj pochodnie, zobaczcie, komin oczywiście, który wychodzi z domu i wyprowadza dym z tego ogniska, z rusztu. No i cóż, no... I tak naprawdę w tym odcinku zobaczycie, jak sobie czyścimy tutaj te lokacje, te kurhany oraz jak tworzymy sobie te piece. Granie akurat w tą grę w kopie jest dużo, dużo przyjemniejsze. Łatwiej się naprawdę czyści wszystkie lokacje, łatwiej się walczy z bossami. Dlatego od teraz już, moi drodzy, wszystkie odcinki z Valheima będą w kopie razem z moimi znajomymi i mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Tak jak mówię, śmiało piszcie sugestie w komentarzach, piszcie, czy wam się podoba takie coś, czy nie. No i cóż. Bez zbędnego pitolenia, przejdźmy tak naprawdę już do odcinka. Ustawię. Ła! Spaliłeś mnie. Po ognisku mi pod nogami mi postawił, tylko że ty, bo my zaraz zaczniemy się czadzić tutaj, bo nie ma... Ale my pójdziemy w prawo, to nie będzie działać chyba. Podejdź w klamy trochę i tyle. Słysz. Dobra, już mam fulla co czas, ty. Dobra. Była plus 15, to się uczyłeś. Prosto, co? Tu się zdecydowanie zaraz zaczadzimy, nie? Od tego ogniska. Wysokości, Maciek. Na lewo. Ale tarczy nie mam, a jak klikam prawy, ja pier... Ranny. Czemu nie można trzy spacje dorować, nie? Tylko jakieś prawy coś. Uwaga, monety, czekajcie, podniosę. Ty chciałeś te monety właśnie wziąć z bazy, a te monety. Dobrze, ale to i tak, bo tam będzie dużo, bo na przykład on chce za tą maskę, co daje ci o 150 kg więcej noszenia, 900 monet chyba. Na wędki 3 może starczy, przydałoby się wszystkie wędki, znaczy dla każdego po jednej wędce zebrać, bo to jednak daje sporo tego, nie? To się, tylko po prawej stronie coś było ciekawego, po lewej tak ile jest. Ty, a to jest starzec. Drugi boss, nie, bo... drugi boss to jest. Boss, a nie sklep. No tak, no starzec to jest drugi boss. No ja myślałem, że to sklep. Nie, nie, to jest drugi boss. To jest drugi boss zaraz po właśnie Eichhirze. Właśnie Hugin, ten kruk mówił ci na początku, że... No co tam pokonałeś Eichhira, to możesz teraz iść na starego. Wczoraj po 8 godzinnej gierce, to już nie pamiętałem, jak to jest drugim. możemy podejść tam, wyczyścić te jaskinie po drodze i odkryjemy sobie akurat wszyscy mapę i cofniemy się. Co, do starca to i tak, to i tak tak trzeba iść do starca, tak trzeba do starego iść pijanego, bo trzeba znaleźć jeszcze tego, nie? Sklepikarza. Tu byłeś? Maciek, tu byłeś? Tak byłem. Ty, ale to w sumie... Zarazem. Kurde, Bela, ty, to może wróćmy się. Dajcie mi może chwilę, weźcie tu, poczekajcie, tylko chodźcie, odpalę moc. W kupę. Pod jaskinię. Tu mam jaskinię. Ale ja cofnę się po monety, żebyśmy w razie czegoś znaleźli sklepikarza, żebyśmy... Troll jest kolejny i spawner widzę. Jestem facysz. Dobra, monetę mam wziąć. I chcieliście jeszcze ten, tak? Strzały, no. Ty widzisz, gdzie mój ten leci, czy nie? Ogra z lurawą. No to... No i on spaniał. On tu nie podejdzie. Żebyś się zaraz widział, jak ci cegło urzuciłem. No to ja przyszedłem na nic? Nie, jak na... Tam spawner się jest. Chodź tu, Maciek, stój. Strzały też znasz. Strzały rzuciłem ci. A mi też się. No jak ja to zrobiłem tylko 80, bo skąd miałem więcej zrobić? No to Maciek da mi 20, no. Zróbcie sobie szybko, a nie, bo stół trzeba zrobić z dachem. No bo miałbym tak w taką. A jakby tu postawić stół właśnie, ej, unumen to, patrzcie. Rzuciłem 20, widziałeś? A ma ktoś drewno jakieś? No mam. Daj mi drewno trochę. Dwie sztuki. No bo tutaj przecież będzie dach i będą ściany, nie? No będzie. No to starczy, jak będzie schronienie, to tu wystarczy ognisko, tu postawić, tu. Tu gdzie jestem ja. Tu gdzie ja. O. Kremuk. Aha, to chcesz. O, i można robić, elo. No, tylko, że... O nie! Nie można wyjść. A unikiem? Okay. Unikiem. Czekaj. No laki, unikiem było można wejść, ty. Kremek. Turlanie można wejść. No nie wiem, ile my płacimy za takie tankowanie. Dobra, idę szybko, zbiję ten spawner. Kompleta. No spawner zniszczymy, żeby się nie rozpiło gówno na Maryju. A, leży. Starożytne nasiono dropem. What? To drzewo będzie lepsze. Z tego. Tylko trzeba ten kultywator i trzymając je przy uchu, słyszysz ciche szepty.
Dobra, idziemy do tego, tak? Do jaskini. Jeden. Na razie. Górze. Aha, to stoi... Nie wziąłem takiego szkieleta, on został po prostu. A czemu ktoś drzwi za nami zamknął? Bo to nie będzie wiadomo, gdzie przyjść. Nie są otwarte. Ujoj, uwaga, panie... Dobra, sorry. No to przecież możesz zejść tam, przecież nie zabijesz się. No tak, ale to nie wiadomo, jaka dziura była, no. No, a co, nie możesz myszko na dół sobie przyciągnąć? Ale to tak szybko było, że wiesz... A, no tak, no przecież taki stary jesteś, że nie masz reakcji w ogóle. Kurde. O kurcze. O, się zbudowa. Ej, plecy. Biegnę, kumple! Dobra. Ostatnie drzewo na maczugę. O, jest ten. Na pochodnie. Już widzę ten, przed nami... rdzeń? Rubin? Nie, to fajnie, tak wchodzisz sobie do jaskini, masz rdzeń, sobie wychodzisz, elo, nawet szkieleta nie ma. Ile mamy? Ja jeszcze mam 18 sztuk tego. Nice. Ja się zgubiłem w ogóle, guys, poszedłem na drugą stronę przypadek. Co? Czysto? No jednego szkieleta tam biłem. Myślałem, że dobra. Jesteś za mną, wracam się do, patrzę w drugiej tej, jesteś w sikunacie. Bum. Nie będziemy włączać Fendi Fire, bo... O, duch! Romek, tank, bierz go. Ja na wyspa. Z maczuki mało się go bije w sumie. A stoporka? Stoporka więcej chyba trochę. Nie, nie jest. No czy może coś lecieć w sumie, ale... Może coś lecieć. Nie mieliśmy szczęścia. Wszystko. No, to znaczy, że wylutowano. Nie. Ale czemu ten stary tak daleko jest w ogóle? Co to ma być? Czarownik. Kurwa. Bum. Dobrego. Wstaj. No, leci. Trofeum czarownika z szarów. Starca, let's go, za mną. Ciekawe, czy przypadkiem właśnie na starego nie trzeba dwa trofeum czarownika na przykład? No, pytanie, które trzeba. Albo, kurde, trofeum trolla trzeba będzie na niego, ty. Złoże cyny, bita. Co? Złoże cyny. Cyny, cyna. Przywodzie, a to przywodzie cyna jest w takim razie, ty. A idzie starzec, czarownik idzie. Starzec. Nie mogę wejść, ja płynę. Level 1. Dobry drugi bardziej już. Ale na pyry dostał. Mokro i strasznie ten. Jest mi mokro i zimno. Ty, Maciek, masz pochodnie? Nie. Mam kremek? Ile kurwa? To też to tyle waży. 104 kg na 13 cyny. 8, ale to 8 waży cyna. Mniej waży. No 8. Dobra, ale to nadal waży 8 za sztukę, ty. No to też no, trzeba dobra. Kurwa mieć mięśnie. Debatnest, co to jest? No to jest właśnie jazdo. Po prostu nieprzetłumaczone, bo to jest Great Words, czyli właśnie szarzeł. I gniazdo szarzeł. O, troll! Napierę go. Będziemy mieli zaraz seta. Tylko kucnijcie szybko. Kucnijcie szybko i... O, nie zdążyliśmy, no. W dupę mu więcej bije. Mówisz? No? Poślada mówisz? O, troll mi bije. 17, zdaniem tylko. Nie mam staminy. 26,5, widać? Szaszłyk jeszcze za wami. A w środka o, więcej jeszcze. O, widzisz szaszłyka jeszcze. A ja zbieram. No to może na jednego seta całego będzie, no, ale wątpię. Przydałoby się tych troli poubijać, faktycznie zrobić całego seta, kurde, trollowego, który daje 6 pancerza za sztukę, chłopie, to jesteś prawie nieśmiertelny. Problem do tego, co się teraz dzieje. Trzy tam, tak? Czy spawnę teraz. Cztery tam. A to zima już jest, ty. No, to nie, to na zimę nie idź. No w górach jest. No w górach trolle najczęściej chyba, nie? Są. Nie, ja mówię, ten stary w górach jest. Ty, faktycznie. Ty, ale bez sensu, to czemu on w górach jest? Nie jest w górach, musimy bokiem przejść. Nie, ja te nasiona marchew bym wziął w sumie, bo jakby da się marchewkę sadzić, to... Mamy ze 100 maciek chyba zebrał. No to jeszcze więcej się przyda, kurwa, to jest świetne. O duch, o kurwa, i tu ile tych jest znowu? No. Roman, tankuj.
Widzę ze trzy chyba te. Ja nie mogę bić. Bitak, bitak. Skelet już nie żyje. Zaczynamy. Nie wiem, czy go trafię, czy nie. Ja nie mogę do tyłu iść, bo kuwa mnie do kuwa. No po co do tyłu iść? No bo ty więcej bijesz, bo masz ten ja się ustaram. Ale ciemno, weź. Cztery są, chyba, nie, trzy. Aha! Trzeba spawnery bić, kumple. Żeby przyzwać starego, trzeba mieć trzy nasiona starożytne. Już mam drugie. Mam dwa też. Znaczy mam jedno. No to mamy trzy. To już nie bijemy. Ale i tak nie bijemy starego na razie. Może znajdźmy na razie do niego drogę. No tak. A my pójdziemy, trzeba wrócić do bazy, ponaprawiać wszystko, porobić. No to prawda. Troll kolejny. No idzie. Trollec. Co go rzuca? Nie mam energii. Fuck. Ja się stoję na wieży. A ja wejdę tu do środka. On stoi przy Maćku, chodzi dookoła i nie mogę trafić, bo on co chwilę się chowa za ścianą. O kurwa. Uuu! Może zaskoczyłem z tego. No i dobra. No ja go zbiorę, bo ja mam skórę. Tak. Ja też mam skórę 10. Aha, no to co kto zbierze, to zbierze. Monety są jeszcze. Monety robi nawet? No tak. Dlatego mamy monety. Aha, dobra, ja już nic nie mogę podnieść, mam 300 na 300. No to chodźcie do tej jaskini, Romek, Maciek będzie zbierał wszystko i potem wracamy się, bierzemy do domku, bierzemy co się da jeszcze. Najważniejsze, że się cofniemy wtedy do chaty. Chodź Maciek, dam ci kości, tutaj mam kości. Monety, mam ktoś? Nie, krem, nie złapię monet. Wyrzucę piórka, bo to walić. Wyrzucę trofeum czarownika szarów, bo jest do dupy. No czemu mi dajesz jakiś mniszek lekarski? Rzucam w niego się. No i znowu mu rzucił. Co już mógł uciepnąć? Drewno mogę wyrzucić. Ty wyrzucasz kawałek. No nie dawaj mi kamieni! No bo tak stoisz, no. No to kurwa, rzuć pojedynczo coś. Masz, pojedynczo. Ale nie no, no na cholerę jakiś trofeum. Aż mi się nawet zapalić nie chce, takie gówno. Szarła brutala. W dupie to mam. A mam 282 kilo, jeszcze coś bym mógł ewentualnie lekko cupnąć do góry. Spawner. Tu może być znowu ten. Tu mogło być znowu dużo tych, może być. Siewca śmierci może być i mogło być znowu ten. Może jest jakiś ten jeszcze czerwony. Może być znowu sklep. Sklep nie pokazuje. Jest znowu zapisany lokacja do starego. Ten sam. Fajnie, niechcący podniosłem rubin. Brusztynek. Tu jest jeszcze jeden rubin. Urła. To się rdzeń podniósł, tam Maciek. Weź te rubiny, Romek. No ja podniosłem rdzeń teraz sutora. Sutka. Coś go podniósł. Czekaj, muszę. No bo klikasz go zamiast najpierw poczekać, dać ubić kurde Bela, to ty od razu. A tu już została ostatnia skinia, tak? Mhm. O tu ten, łucznik z levelem. Kolejny rdzeń. Kości dostałem teraz. Fajnie. Broń w skrzynce możemy dostać. Chodźmy prosto do domku. Stójcie, ja odpalę moc. Cofniemy się do domku. Którego? Pierwszego? Tego w lesie. I tam już ogarniemy co i jak. Zostawimy najbardziej niepotrzebne rzeczy i weźmiemy te, które są potrzebne na chwilę obecną. Czyli wszystko, żeby zrobić piece. Wszystko, żeby ten, zrobić brąz. I wtedy będziemy się wracać. I tak musimy wylutować jeszcze całą tę lokację, bo ta cała lokacja nie jest lutowana, nie wiemy nawet, czy tu jest sklepikarz gdzieś. Bo sklepikarz się respi w czarnym lesie, nie wiadomo, czy w tym, czy tym na górze, bo mamy kilka czarnych lasów. To i tak trzeba będzie na dwa razy tu przyjść i zabrać te rzeczy, bo nie będziemy mieli miejsca. Nie masz szans. No ja... O, patrz, biorę sobie 20 cyny i mam 60 kilo. No sama cyna waży 300 kilo, no to... Z tej skrzynki, co tu jest... Sorry, miedź sama. Ta skrzynka, co stoi obok niej. Z tej skrzynki warto wziąć tylko bursztyny, perły i nasiona. A resztę zostaje. Tu. Perły i tak trzeba do tego dać, do... Nie! Bursztyny można bursztyny i perły można zostawić, bo to wszystko idzie na sel. Do tego handlarza. Bo tego, z tego się nic nie robi. To jest cenne po prostu. Widzisz, zobacz, jak sobie zaznaczysz mieszko, to masz cenę, to się sprzedaje. To ja to w sumie wezmę sobie to. Zostawię sobie monety, bo to i tak będzie tutaj do tego. Zostawię bursztyny, bo bursztyny się sprzeda mu. I perły też trzeba zostawić, żeby mu sprzedać po prostu, jak znajdziemy handlarza. Te itemy, mówisz, rubiny, to zostawisz, wszystko, tak? Wszystko na serio. Jak to jest cenne, to się zostawia, bo się sprzedaje dla handlarza, za monety. A i tu jest, dobra, tu jest 27 miedzi. No, i to mamy to problem. Ja mam 295, ja nie. Ja mam 296. Czekaj. Ile to waży wszystko?
84 skóry z jelenia mam. Nie wiem skąd ta skóra z jelenia, naprawdę. Nie mam pojęcia. Wiem, że 84. 35 mamy, no to akurat po 15. Czyli każdy będzie miał gacie, spodenki i hełm. Nikt nie będzie miał peleryny. Weź ten. Ktoś skrzynkę postaw. No to spoko, no to i tak lepiej. Nie da się właśnie. Trzeba możesz półkę postawić półkę taką, pojedynczą podłogę podwójną, w sensie taką, nie, nie to taką dużą, tylko to taką mniejszą i wtedy sobie dodajesz. Na nią stawiasz. Na jedzenie też postaw. O. Ale to tylko jest, trzeba będzie tabliczkę przestawić. Czekaj, zrobię tutaj. To tabliczkę musisz przestawić i możesz stawiać na skrzynki normalne. Czekaj, motyki są lepsze. Kurwa, no i szaszłyk jeszcze za mną przyszedł. Ty pajacu, weź ty. Odczep się. O, dostał na pyry. No to moi drodzy, mamy 462 monety, nie? O, 17 pery z bursztyna, 42 bursztyny i 22 rubiny. Czekaj, a tutaj nie ma u nas nic? Wziąłem wszystko, co znalazłem w chacie. A. Jestem obciążony. Na kamienie wyrzucę. Obciążyli. Okej. Okay. Ja, żeby zrobić teatrę, to muszę stół posadzić przy tym. Nie wiem. No tak, ale to zwykły, on nie musi być chyba zamurowany. Czekaj, a co trzeba na trafie? Twardego drewna też nie przyciągnę, bo twarde drewno 100 kilo waży. Dobra, mam 22 miedzi i wracam już do chaty. I zobaczymy tak, Romek, jeśli przetapianie miedzi z tego... Sorry, przetapianie z odlewni pewnie trzeba będzie... Albo bo może być tak, że w odlewni przetapia się jednej po prostu miedź. Znaczy miedź i tyle i trzeba czekać. Jeśli tak, to wtedy się zrobi dwie odlewnie, dwie kuźnie, a najwyżej portale zrobimy kiedy indziej, bo i tak czy siak na razie te portale nam się nie przydadzą. Bo jeszcze można sobie przebiegać, nie jest aż tak daleko. Poza tym i tak tej miedzi nie można przecież teleportować ani cynku. Trzeba z buta lecieć. Tak? No tak, no zobacz sobie, że jak masz miedź w ekwipunku, nie możesz teleportować. I jak to masz, to się po prostu nie przeteleportujesz. A po wypadnie, no. No. Dlatego na razie portale możemy oblać, całkowicie osrać i zrobimy sobie dwie odlewnie i dwie kuźnie. Jelo. Chodzimy. A właśnie ciekawe, czy potem trzeba zobaczyć w ogóle, czy jak wyrobimy te sztabki, czy sztabki są można teleportować. A no właśnie, jeżeli będzie można, to tak trzeba zrobić, no. To się tu postawi jeden teleport, a drugi się postawi tam, w lesie, co? Albo już nie, bo ten las już patrzy wyczyszczony z komnat. Trzeba tak, ale tak czy siak ten las trzeba jeszcze przeczesać, żeby zobaczyć, czy jest handlarz. No tak, i do starca trochę daleko. Las się porusza. Nie mam. Las się porusza, atakuje mnie las, atakują. Już patrzę, jestem przy tym i bije mnie. Z kamieniami rzucaję. Słamie tu. Czterech szyszyków mam. O, tu ich jest. Brutal idzie. Uwaga. O, bym dał. Ja mam, ja się kurde nie mam jedzenia, ja pierd. Uciekaj. Nie, czarownik bije. Tam 30 apa i akurat jest. A tu wybiłem kilku. Ja zobacz już. Dom nam bije. No i skrzynkę mi rozwalił. A ty skrzynce nie zrywa. Było. Parę rzeczy. Ale się. Idzie brutal kolejny. Koromka jest i czarownik. Czarownika najpierw. Kurde, nie mam staminy. To się chyba. Uciekaj. Leczy czarownik. Brutala biorę na siebie. Dostałem, nie obroniłem się. Nie sądziłem, że mnie zaatakuje od razu. Oła. Weź tam nie wiemy. Ty możemy go ten. Możemy go do silnika wrzucić. Czarodzi. Odpoczywa. O, będę uciekać teraz już. Nie mam tego. Skończyła mi się maczuga. Topór. Nie, brutal goni. O co to ty? Stamina się regeneruje. Nie zdążyłem się bronić, 20 dostałem. Też. Dobra, leży brutal. Kurde, zniknął w ogóle. Się czemu ocet to drop z mobów? Kto tu kurwa stawia to? O, where is drop mobów? Ła, przypiekłem się troszkę. Oczy mamy dużo trochę. Nie, to będzie chyba za mało to miejsce, co? Tak, będzie za mało. Przecież co ta odlewnia? Przecież to nie jest 8 na 8, nie? Złoty, no patrz jak to wielkie jest odlewnia, to jest masakra. No to mała jest, no to mówię na środku. Albo przy ścianie tutaj, o. Dobra, od lat nie mało, ale jaki pies duży. Co? Pies to nam całe kółko zje.
Co? Cały środek mam zje. No dobra, to może... zrobimy na górze. Wiedzę, że może... Zrobimy na górze. Nie, zrobimy na górze, bo i tak będzie przecież dym lecieć. Na dole będą skrzynki. No to chodź właśnie. Tak, tu z jednej strony to, a drugiej strony to. Tu nie, tu odlewnie. Tu dwie odlewnie zrobimy. Tak w kątach. No, znaczy piece, sorry, piece. Piece do wypalania. Czekaj, czekaj, a jakby gdzie indziej postawić? Aha, faktycznie, tutaj działa. Wait, what? Dlaczego tam nie działa? Może na drewnie nie można stawiać? Tu postaw tutaj, o tu. Na tym bloku, tu gdzie ja. No nie można, bo na drewnie chyba w ogóle nie można stawiać. Może być, że jest za ciężkie po prostu. A, no, a w piwnicy da się? W piwnicy też się nie da. Czyli nie da się na drewnie stawiać. No to trzeba gdzieś postawić po tej stronie i to będzie trzeba jakoś zadaszyć. Trzeba postawić po prostu na tym, na ziemi, tutaj gdzieś, tylko trzeba wyrównać ten teren jeszcze bardziej, żeby to było równo. Czekaj, tu pochodnie może jakieś. I będziemy musieli to oddachować jakoś, tak wiesz, taką palisadę zrobić po prostu, nie? Czy palisadę, taką no wiesz, wiatę, o. Wiatę pod te piece. Ja drzewem palę tu. Węgiel. Jest to... A to nie jest, to przypadkiem nie robi się węgla z tego? To węgiel się robi. Czyli to się robi węgiel po prostu, tak? Tak, no. Aha. Ale nie, to bez sensu, tu, jak? Stawiaj odlewnie. O czym to leciało? Węgiel. Aha, no dobra, stawię. czyli jednak odlewnie trzeba zrobić chyba. Dobra, czekaj. Stawiaj odlewnie. Złóż szowodrę do pieca, by stopić wszystkie zanieczyszczenia i trzymać sztabkę rafinowanego metalu do obróbki w kuźni. Do rozpalenia pieca będziesz potrzebować węgla, który można wytworzyć budując piec i dokładając z niego drewna. Aha, czyli faktycznie węgla trzeba tutaj sadzić i cynk i mieć. Tu trzeba dziurę zrobić pod tym piecem. Albo coś postawić, żeby ten węgiel potem zbierać. Aha, i tutaj się wsadza węgiel, dobra, to 20 węgla można wywalić max. A z kolejnej strony trzeba się wkłada ten. Co rzuciłeś? Cynk, trochę tak jest bez miejsca, co nie? Trochę tak. No to dobra, no zobaczymy. Stygnie mi przecież, właśnie, normalnie sięgniesz. Czekaj, to może zrobię drugą tą, odlewnie. Drugą, dawaj no. Oj, ole, ładna. Cyna. Nie mam kamienia i nie mam tego, dobra. Nie można kamienie. Teleportować, sztabka czystej cyny gotowej do obrotu. Czyli nie można teleportować, no to dupa. Bo to trzeba w kuźni przerobić jeszcze, na brąz. Ale na razie mamy... No dlatego kuźnię trzeba jeszcze ogarnąć, a nie wiem jak tę kuźnię zrobić jeszcze. Może jeszcze muszę... Może miecz trzeba mieć tutaj w ręku i się schemat pojawi. Nie wiem, na razie to zapełniłem dopiero. Węgla jeszcze no, może jak będzie mieć w ręku, to się pojawi. A już rzuciliście mieć? Tak. Fajne. Fajne, kurde. Fajne. Nie ma. Ja będę... Wypadł. Fajne. Trzeba węgla dorzucić jeszcze. Ojej. Tam przecież dużo drzewa jest. O ty kurde. Uj. Trulwam się. Daleko. No, usuń się. No, mam kuźnię i kuźnię ma. No, mam cynę, daj mi ktoś tego mieć. Jak się wyrzuca mieć, no naprawdę? Nie, 6 miedzi trzeba na... No wyrzuć, żebyśmy my widzieli. Bum. Macie? Masz, rzucam. No jest faktycznie kuźnia. No, czyli kuźnia. Czyli na razie tak, jest, mamy warchlak. Mamy to. Klejny. Czyli... A i maliny tylko jedzą, tak? Ten. Trzeba często do niej podchodzić i głaskać się. Czyli jak to się kręga, że 20 sztuk użyłeś w rdzeniu, a zostało 10, tak? Czy ile? Nie mam rdzenia już nic. Znaczy ja 10 miałem. W takim punkcie, czyli chyba tylko ta 10 zostało. Mm-hmm. Tak jest, no, tylko do 10 zostało. Hey, Roman, chodź tu. O, jest kuźnia. Ile masz drzewa? Roman, ile masz drzewa? Drzewa mam 15 twardego. Dawaj, węgiel i drewno. Ile się da? No. 3, 4. No się dzielę. No bo więcej się nie da. Zbukować. Chyba jeszcze jedna osoba by, albo 30 osób na raz, to wiesz, by było setka, nie? Tak dalej. To macie jakiś węgiel, żeby dodać tam jeszcze? No to a, poczekaj, bo ja potrzebuję jeszcze węgla trochę. Na zrobienie kuźni trzeba 4 węgla. Znaczy na dole jest stół, to można po drugiej stronie po prostu zrobić, o. Albo po drugiej stronie. Myk. Nareszć! O kurde. Miedź i cynę trzeba, żeby robić. Dwa razy trzeba więcej miedzi, żeby i cyny, niż cyny, żeby zrobić brąz.
więc nic innego, dobra. Miedziany nóż można zrobić. Który, co jest, po co jest? Taki jest ten nóż. Zaraz zobaczymy, ja tu mam już tego. Mam już dwie miedzi, mam cynę, zaraz zrobię jeden brąz, zobaczymy, czy coś się zmieni. Dobra. Czy będzie przepis jakiś. Typ. Jest. Świekowana zbroja, na golenice z brązu. Ho, 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 ho. Ile brązu trzeba? No już masz. Pyk, brąz. Rzuciłem to na glebę. Artgate z brązu, topór z brązu. No, grabie można zrobić. Brązowy miecz. O! Grabie można z brązu zrobić i można robić ten, sadzić już, patrz. O, no. Narzędzie rolnicze do uprawy gleby. 5 brązu trzeba. Buława z brązu, kilo z brązu, dycha brązu. Hełm z brązu. Puchler z brązu. Buława z brązu. No to teraz trzeba latać do lasu, kurde bela, napierdzielać miedź, wracać i robić sadzić. A co gwoździe? Gwoździe z brązu? Statków i mebli. No, można statek robić potężny. Statek, no. Strzały z brązu. Przybicie 32. Dobra, ty już nawet seta strola nie opłaca się robić. No, 8 pancerza. Brązu daj więcej. No. Wytrzymałość 1000. Adgier z brązu, przebicie 45. No to jest włócznia z brązu taka. Ja bym zebrał chyba topór, ty. Ale ten Adgier jaki mocny. Tak. Róbcie grabie i będziemy nasiona sadzić. Drzewa, bo kurwa drzewa trzeba dużo pizdy. Trzeba drzewa, to trzeba wsadzić te sosny i ten, sosny, trzeba do lasu pójść. Trzeba policzyć, ile trzeba łącznie na wszystko, czyli na topory, na bronię, na zbroję i kopać. Ale nie wiesz, ile na ulepszenie trzeba. No to wiesz, ulepszenie i drugie bajko. A właśnie można, jo, jest gwiazdka nowa, tak? Jest, kowadło. Dwa brązu. Na kowadło. Dwa brązu? To ja mam sztukę, kto ma drugą? Dajcie, to zrobimy zaraz. Maciek, tam dostał od ciebie. O, dobra. Kowadło. Jest sens ulepszać teraz to? Ale to i tak stół ulepszamy, nie? To żeby po prostu można było lepsze rzeczy robić. Tak, od razu można z kości ulepszyć maczugę, czy tam dalej. No. Jest kuźnia, poziom drugi. Jest coś innego? No i moduluję teraz, jak mogliście zauważyć właśnie z moimi znajomymi sobie wyczyściłem, zrobiłem sobie te piece. Wróciliśmy sobie tutaj z powrotem i planowaliśmy nawet zrobić sobie łódź. Na razie jeszcze nie mamy jak, możemy zrobić tratwę. Ale poza tym ze znajomymi jeszcze sobie ogarnęliśmy, że będziemy teraz za pomocą tej kuźni, którą też stworzyliśmy na odcinku, powinniście ją zobaczyć, i kowadła, możemy robić właśnie ćwiekowaną zbroję, ćwiekowaną na golenicę z brązu możemy robić topory z brązu i to wszystko będziemy chcieli osiągnąć faktycznie. Możemy też robić grabie, jak widzicie, które służą do uprawy gleby. To jest naprawdę bardzo sympatyczne, ale z naszych obliczeń wynika, że potrzebujemy 156 około kawałków brązu. A to się oczywiście przekłada na 300 sztuk miedzi oraz 158 około cynku. Dlatego te piece będą szły w ruch, dobudujemy sobie jeszcze ze dwa piece na węgiel, dobudujemy sobie pewnie jeszcze z jedną odlewnię. Będziemy faktycznie to masowo przetapiać. I potrzebujemy zrobić lepszy kipunek. Jeśli zdobędziemy kipunek właśnie z brązu, to wtedy ruszymy już na starca. Kolejnego bossa, drugiego bossa z kolei tak naprawdę. No i cóż, widzieliście jak to wygląda, widzieliście jak się razem z ziomeczkami bawimy, jak walczymy. Naprawdę chciałbym zobaczyć, przeczytać w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy wolicie takie coś, czy wolicie raczej grę solową? Bo tamten świat nadal mam. Dlatego proszę was, śmiało napiszcie w komentarzu, czy wolicie grę solową, czy taki koop też wam odpowiada. Bo jednak to tak jak mówię, ze znajomymi dużo przyjemniej się każe, dużo fajniej. Zawsze wiadomo, z siebie nawzajem podbudowujemy, jeśli musimy coś robić nudnego, to razem sobie wiadomo to robimy. I też zawsze słyszycie te komy wszystkie z Discorda, więc to nie jest tak, że gramy po cichu, tylko też faktycznie gadamy ze sobą, żartujemy sobie i tak dalej. No i cóż, moi drodzy. Na chwilę obecną to było tyle, jeśli chodzi o odcinek. Chciałbym, żebyście napisali, co o tym sądzicie. Chciałbym, żebyście napisali, czy faktycznie wolicie solo, czy wolicie w koopie. No i cóż, my teraz będziemy się zabierać tak naprawdę za wydobywanie miedzi i cynku. Potrzebujemy całego armoru z brązu, dlatego trochę to zajmie. Oczywiście ten skrót z tego odcinka z wydobywania wam zrobię też, nie martwcie się, zobaczycie jak to wygląda. Jak wygląda wyszukiwanie takiej miedzi, jak wygląda kopanie takiej miedzi i jak najszybciej to robić. A to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Ale save'ach na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć.